Dzień dobry, witajcie. Gościem i bohaterem dzisiejszego odcinka jest osoba znana, rozpoznawalna, Darek Paczkowski. Polski działacz społeczny, graficiarz, performer, facet, który pokazuje, że ulica żyje. Dla mnie street art to jest moja pasja, to jest moje życie. Tego zresztą wszystkim wam życzę, żebyście mogli żyć ze swojej pasji i robić to, co kochacie. Ponad 30 lat staram się poprzez graffiti, street art angażować ludzi w życie społeczne. Dlatego maluję bardzo często z organizacjami pozarządowymi, które pomagają na przykład seniorom, pomagają osobom z niepełnosprawnościami. To tak, wiesz, jak zobaczyłem, kiedy ty zacząłeś? 87. 87. To miałeś problemy przez te pierwsze graffiti? Jakby wszelkie działania, które wtedy były takie oddolne, no, malowałem nielegalnie, ale malowałem z przesłaniem. Zawsze chodziło o to, żeby ludzi nakłonić do tego, żeby myśleli i zaczęli działać, myśleli o swojej wolności. Odczułem to, na szczęście bardzo delikatnie, natomiast uważam, że to mnie ukształtowało też na resztę życia. To, co zawsze działa w każdej materii, to jest edukacja. Pokazywanie ludziom, uczenie ludzi, jak to robić mądrze. Jestem zapraszany przez jakieś domy kultury czy organizacje społeczne i wspólnie z młodymi ludźmi tworzymy jakieś murale właśnie z takim przesłaniem społecznym. Bo ja też maluję z seniorami. I lubię łączyć, wiesz, że są seniorzy, seniorki i młodzi ludzie. I pamiętam, że młodzi ludzie wychodzili, wiesz, ze szkoły i kopali taki był, patrz, co bardzo ładne, po prostu, wiesz, rewolucja w głowie. Staram się dlatego, żeby te obrazy były piękne, a do tego jeszcze mądre. Natomiast to, że wciągam w to jeszcze ludzi, istotną rzeczą jest też to, że się musimy komunikować. I to nie przez SMS-y. Więc to jest cudowna lekcja moim zdaniem życia. Ja to tak do tych moich zajęć podchodzę. Więc dlatego też lubię, jak grupy są bardzo różnorodne. Z różnych środowisk, w różnym wieku. Wielu młodych ludzi też da się z tego wyżyć? No ja żyję. Ja nie ukończyłem żadnej szkoły artystycznej. Dla wielu osób byłby to problem. A ja staram się ze swoich braków robić moją siłę. Zaletę. Dla wszystkich, przepraszam Państwa, krótka rata, jesteśmy na warszawskiej Woli, tak byłoby. No i stąd pomysł na przykład na Kobiety Woli. Galeria Kobiety Woli, który powstaje na różnych garażach, które najczęściej właśnie są pobazgrane, ale malujemy też postaci, które tu po prostu mieszkały. Nie są z Wikipedii, czy nie są znane, ale mieszkały tutaj. I dla tej lokalnej społeczności ten mały mural jest dużo ważniejszy, dużo cenniejszy, a ja nie mam gigantomanii. Kiedy ty poczułeś, że ten street art, to malowanie jest jak gdyby twoim żywiołem, twoim życiem? Jak mówiliśmy o tych za czasów komuny, nie było innej możliwości wykrzyczenia swojej niezgody na tą rzeczywistość. Taki był bunt młodzieżowy, młodzieńczy. I wtedy zacząłem wycinać szablony i ten. Mój dziadek był malarzem samoukiem, Franciszek Sasanowski. Ja wzrastałem wśród jego sztaluk. Dziadek chyba był dla mnie taką dużą inspiracją. To są takie, wydaje mi się, dla młodych ludzi mogą być ważne rzeczy, że nie musisz być mega ekspertem w jakiejś dziedzinie. Swoje słabości można przekuć na swoje silne strony. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, być idealny. Właśnie zobacz, czy te twoje słabe strony mogą być po prostu twoimi największymi argumentami. Robić coś z pasją, trzeba lubić ludzi. Zgadzasz się z tym? No tak. Ale należy zacząć od akceptowania siebie. Ja też nad tym pracuję cały czas. To jest cały czas proces, żeby siebie akceptować takim, jakim się jest. Każde ograniczenie, każda przeszkoda jest tak naprawdę możliwością. Być może odkryciem innej drogi. Darek Paczkowski. Hej.
performer, znakomity artysta, street art, to jest jego domena, te wszystkie fantastyczne murale, które są nie tylko tu, w ogóle są w całej Warszawie, w całej Polsce. Podziwiajcie, googlujcie, sprawdzajcie. Był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję, Darku. Hej. Miło jak zawsze. Dzięki.